A i Cię, dzisiaj znowu znaleźliśmy sobie pretekst do zrobienia potterowego filmu, bo dawno takiego nie było. <grych> tak, no, każdy pretekst jest dobry, żeby nagrać film o <grych> Każdy pretekst jest dobry, ale niektóre preteksty są lepsze od tych dobrych. I na przykład dzisiejszym naszym pretekstem jest zbliżająca się wielkimi krokami premiera Harry'ego Pottera i Czary Ognia w edycji Domów. Tak, wiem, niektórzy jeszcze się nie zorientowali, że więzienia z Kabanu wyszedł w ubiegłym miesiącu, a to już czara ognia, 13 marca zawita. Ale żeby to nie było tak, że czara ognia, a potem długo, długo nic, to teraz parę ciekawostek, bo 24 kwietnia zakon Feniksa w tej edycji. 15 maja... Książę Półkrwi i 19 czerwca, czyli jeszcze przed wakacjami Insygnia Śmierci, dziś Harry Potter i Czara Ognia, ale tak jak ostatnio to zrobiliśmy, taki mały myk, dzisiaj też nie będziemy tylko opowiadać o książce, ale w ramach tego, że to jest edycja domów. To, co będziemy prawić, o czym. Dzisiaj będziemy prawić o Ravenclaw, bo tak zagłosowaliście pod poprzednim filmem. Po, pod poprzednim tak. filmem mówiliśmy o yy, Hufflepuffie, a głosowaliście na Ravenclaw, więc. Tak, parę takich ciekawostek na temat tej edycji Czara Ognia. Nie tylko tekst książki, ale również dodatki. Dodatkiem do każdego tomu, w zależności od koloru domu, jest portret. Ilustracja przedstawiająca założyciela. Dodatkiem jest też wprowadzenie skupiające się na streszczeniu tego tomu, ale z perspektywy danego domu. Czyli na przykład jeżeli mowa o gryfonach, no to wiadomo odwaga Harego. Jeżeli mowa o krukonach, to Garrick Oliwander się tutaj musi pojawić jako ten, który sprawdzał różdżki reprezentantom przed rozpoczęciem turnieju trójmagicznego. Dalej mamy też mapę Hogwartu, taką samą dla wszystkich, bo Hogwart dla każdego wygląda tak samo. No i na koniec jeszcze mały deserek tekst skupiający na portretach. Tych domów. Czyli no tutaj, na przykład, w przypadku Gryfindoru będzie też portrecik Serka Dogana, w przypadku Sliterino Finasa Nigello Blaka i ogólnie te poświęcone portrecikom. No i na deserek taki można byłoby powiedzieć, quiz ze znajomości Czary Ognia w każdym wydaniu taki sam. Także tyle, tyle tytułem ciekawostek, które w tych książkach znajdziecie, które gdzieś dopełniają te książki. No ale przede wszystkim wiemy, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby dobrze się bawić w barwach swojego domu. Tak, a ja myślałam, powiedzieć, że chodzi o to, żeby uzbierać piękny szaliczek w barwach swojego ulubionego domu. Bo książki, się bo, bo książki układają się naprzemiennie Czerwone, yy, czarne, czerwone, czarne, więc mamy tutaj, układ nam się to w szaliczek. Tak, właśnie, bo to jest odpowiedź też na pytanie, które dość często się pojawia. Dlaczego w czerwonej edycji nie ma kolejnego Harry'ego Pottera w edycji Gryfonów, tylko jakaś czarna się pojawia? To w końcu one będą kolorowe czy czarne? One Oton są właśnie. na zmianę wydawane. Tak, żeby powstał nam taki szaliczek. Słusznie to zauważyłaś. A teraz przechodzimy już do ciekawostek. Do rzeczy, których nie wiecie o Ravenclaw. Bo zapomnieliśmy dodać, że to nie będą takie ciekawostki wydumane z książki, tylko coś wychodzącego ponad to. Może nie wiedzieliście, ale absolwenci y, właśnie Hogwartu, którzy byli w domu Ravenclaw, mają na, swoje, na swoim koncie kilka odkryć. Między innymi jest to proszek Fiu, Mm -hmm. Gdzie zawsze mówimy o proszku fiu. to ja zawsze widzę tego harego, który tam się zakrztusił za, za tym proszkiem i leci na no, świętego, na nokturne, nie? Tak. Yy. No to <laughs> Nie wiem, kto to wymyślił w filmie. <laughs> nie wiem, ale to było. No, nie, tak, nie tak to było w książce, więc jeśli nie czyta, oglądaliście filmy, nie czytajcie książek, zerknijcie tam, żeby znaleźć sens tej sceny. Dobrze, czyli, proszę, Kwiatu, yy, yy, jeden tak, z wynalazków. Tak, yy, na koncie właśnie krokonów również jest wynalezienie Lunaskopu, a także eliksiru miłości, czyli tego eliksiru, które, yy, który no na pewno nie jednej dziewczynie zawrócił w głowie, żeby zdobyć jakiegoś chłopaka. I mamy taki przykład. Romilda Wayne, prawda, chciała rozkochać sobie yy, Harego, a jednak czekoladki trafiły do rona. A mamy tutaj a że zatruta, no to już pominę. Arcy ciekawe, tak chyba. Tak, to jest, to jest w ogóle ciekawe, że nauka idzie w parze y, z próbą podrobienia miłości, bo który dom mógłby w takim kierunku pójść? Każdy dom gdzieś tam respektuje miłość, ślizgani pewnie się do niej nie przyznają, natomiast każdy dom gdzieś tam to ciepełko, a no to przychodzą krótko, oni specjaliści od nauki stwierdzają, zrobimy to. To również absolwentka Ray Wenklo wymyśliła właściwie nie wymyśliła, tylko wynalazła Potęgę znaczenia liczby 7 w magii. A wiemy, że potem Voldemort sobie tę wiedzę przejął, kreując, tworząc swoje własne horcruxy, wiedząc wówczas, mając świadomość, że musi być ich 7, bo to najpotężniejsza magiczna liczba. Więc taki dom mądry, a jednak troszeczkę Voldemortowi się przyczynił. No ale jesteśmy przy wynalazkach. Zanim były wynalazki, była pustka. Tak, Rowena Ravenclaw miała kiedyś cudowny sen, w której wieprzek, zapro... wieprzek z e, kurzajkami, to, tak. to, to jest ważne, zaprowadził ją we śnie e, na klif nad pięknym jeziorem i Rowena wtedy pomyślała, że to jest idealne miejsce, żeby właśnie tam założyć Hogwart. A Hogwart, dlatego że Hog wieprzek, wart dlatego, że kurzajka. Dlatego Hogwart właśnie tam tak. sobie e, swoje miejsce ulokował dzięki właśnie Rowenie i temu wieprzkowi ze snu. Tak, no, myślałby kto. Piękne znaczenie. Świńskie, no. świńskie znaczy, kurzajki. Znaczy jak tego nie tłumaczymy do to ładnie to brzmi dla nas tak. <grym> do Hogwart. Pięknie, pięknie. Dobrze, że Andrzeja Polkowskiego wtedy nie poniosła jak z Knotem. <grym> o Jezus, nie. Ale Ravenclaw Re ma też na swoim koncie dodatkowe e... utrudnienie, jeżeli chodzi o ten zamek Hogwart, ja... bo ona wybrała to miejsce ale jeszcze nakręciła tam Znaczy ja powiem tak, to nie jest dla mnie w stylu w ogóle Ravenclaw, bo tak, ona wymyśliła ruchome schody, żeby właśnie zawsze zaprowadziły w inne miejsce, co dla mnie w ogóle jest niezwiązane z tym, co ona reprezentuje. No jak? No, w jakim celu? To jest głupota, żeby, żeby wnosić schody, które nie prowadzą Cię do celu, tylko zawsze gdzieś w inne miejsce. No jaki jest tego cel? To nie, nie ma w tym nic mądrego, jak na moje. Ja myślę, że to jest trochę jak zjazdą samochodem na pamięć, czyli pamiętasz, gdzie są jakie znaki, nie musisz na te znaki patrzeć, bo wiesz, że tutaj 40, tutaj 50, a tam w zabudowanym to 130, jak nikt nie patrzy i pewnie chodziło o to, żeby ci uczniowie nie byli bezmyślni na tych korytarzach, żeby oni uruchamiali myślenie, żeby to nie była taka rutyna, że idzie, nie patrzy nawet pod nogi, tylko masz to psiku, sadraniu jeden, nie patrzysz gdzie idziesz i proszę, chciałeś iść do lochów, a jesteś w sowiarni. I pod tym kątem powiem ci, że to jest sprytne, bo to zmusza do stałej czujności, do zastanawiania się, a jak już jesteś wyprowadzona gdzieś w pole, no to główka pracuje, jak ja się stąd mam wydostać. No, w sam raz jak brakuje Ci trzech minut do lekcji kolejnej. Ale zobacz, te trzy minuty masz do rozpoczęcia lekcji. Wychodzisz z dormitorium Ravenclaw, rany boskie, zapomniałem zeszytu, wracasz, a to zagadka. I musisz teraz szybko rozkminiać odpowiedź na tę zagadkę. Nie rozkminisz, więc stoisz i na lekcję jesteś spóźniona. Dlatego Ravenclaw nigdy nie wygrywa Pucharu Domów, bo oni są wiecznie spóźnieni. Ale jeszcze ciekawostka o samej Rowenie też y, warto warto powiedzieć o tym, jak yy, zgodnie z legendą miała skończyć. Tak, tak. Y, zakończenie Roweny, zakończenie. Jej śmierci no nie należy do przyjemnych, bo prawdopodobnie zginęła, zginęła, umarła z powodu złamanego serca. Ale tak naprawdę nie wiemy czy chodziło tutaj o złamane serce w kontekście takim y, romantycznym, czy też z powodu właśnie zdrady jej córki y, Heleny. Tak, no tego się nigdy nie dowiedzieliśmy, ale myślę, że jednak. Ja bym stawiał tutaj na Helenę. Bo ja romantyzm tak, i, i Ravenclaw, gdzie oni potem wymyślali eliksiry miłosne, no jakoś mi tak tutaj, To To nie ta dali, nauka nie. z miłością, nie. Nie, to nie, raczej nie, nie. chodziło, o te, też myślę, że chodziło bardziej o Helena. A dajcie znać, co wymyślicie. Żeby nie było, że Ravenclaw nie ma za grosz romantyzmu i że to same sztywniaki z zasadami to mamy tutaj chlubny wyjątek, nawet bardzo chlubny powiedziałbym. Tak, wszyscy pamiętamy czas, kiedy upadł Voldemort i wszyscy czarodzieje hucznie świętowali jego upadek. Yy, no, dochodziło do tego, że nawet Mugole zaczęli coś podejrzewać, że coś tam się dzieje nie tak, że ludzie zaczęli się dziwnie ubierać i tutaj panoszyć w ogóle jakieś wielkie święta, oni nie wiedzą o co chodzi. Tak, chodzi tutaj oczywiście o ten pierwszy upadek, tak, Voldemorta, pierwszy upadek który, Voldemorta, któremu towarzyszymy też z perspektywy Vernona poniekąd, tak, który właśnie, widzi co się dzieje. Dokładnie tak. Właśnie ci wszyscy Mugoli, którzy, Mugole, którzy tak świę, świętowali właśnie upad... świętowali czarodzieje świętowali ten upadek właśnie Voldemorta, nie zostali ukarani przez panią minister, minister magii, Milicentę Bagnold, która właśnie dzięki temu zyskała ich sympatię, że powiedziała, że oni mają prawo świętować, więc no nikt nie został ukarany za to, że mogli sprzedać świat czarodzieje przed mugolami Tak, to było bardzo niebezpieczne, wszak wiemy, jakie są prawa w świecie czarodziejów. Wszyscy starają się, żeby nie doszło do ujawnienia, a tu jeden puści sowę za dnia, drugi gdzieś tam pojawi się w pelerynce, tymczasem pani minister magii Wywodząca się właśnie z domnego domu Ravenclaw powiedziała, ja nie mogę odmówić ludziom świętowania. No. Koniec! Kto by się spodziewał tego po krukonce, prawda? No nie, takie to rozważne, roz, rozważni to ludzie. Rozważna i romantyczna w tym przypadku Dokładnie. pozwoliła ludziom świętować. Dwie duże zalety, którymi mogą poszczycić się krukoni przede wszystkim widok zwierzy mają najpiękniejszy widok ze swojego dormitorium, bo mają widok na boisko do Quidditcha, na cieplarnie służące do nauki zielarstwa, na zakazany las, na jezioro, czyli widok po prostu nieziemski, idealnie żeby usiąść i zacząć czytać. A drugą <śmiennie> nie, nie, to co Kafel powtórzę. <śmiennie> siedzą pod ziemią. Która ogląda stopy czarodziei przychodzących z okna. Każdy ma jakiś fetysz, nie oceniaj. Druga niewątpliwa zaleta tego domu to filius flitwick, czyli opiekun Ravenclaw. Prawdopodobnie najsympatyczniejszy nauczyciel uczący w Hogwarcie. W dodatku nauczyciel, który chce pomagać swoim podopiecznym. Drzwi i jego gabinetu są zawsze otwarte dla jego uszów, i gotów jest porozmawiać na każdy temat, pomóc rozwiązać każdy problem. I teraz uwaga, bo niektórzy krokoni starali się troszeczkę skłamać, nagiąć prawdę, bo czekała niespodzianka na tych, którzy mierzyli się z jakimś Poważnym problemem. Wówczas to przychodzili do profesora Flitwicka, ten stwierdza: no tak, masz poważny problem. Sięga do szuflady, otwiera ją, wyciąga, blaszane pudełeczko, a tam kryją się jego fantastyczne babeczki. Już samo to kupuje mnie, babeczka, świetna rzecz, ale on wręczając uczniowi czy też uczennicy babeczkę, sprawiał, że ona tańczyła. I ponoć warto było, jak donosili Krukoni, chociaż udawać, że ma się duże problemy, żeby zobaczyć jak te tańczą Jajfa. Nie wiem czy pani Iwonka byłaby zadowolona, czy dałaby 10 na 10 w tańcu z gwiazdami albo tańcu z babeczkami. Ale ponoć był to widok Zacny. I na koniec zupełnie niezłośliwie, bo nie chcemy pozostawić takiego wrażenia, że Ravenclaw nie jest fajny, ale było o mega fajnym opiekunie, było o świetnym widoku z okna, a nawet o wyrozumiałej pani minister magii. No to teraz o no, dwójce, która no, nie zapisała się tak chlubnie jako mieszkańcy tego domu. Pierwszy Kwerynius Quirel. Pamiętamy. Pana Quirada, tak, profesora? tak, tak, tak. Y, w pierwszej klasie Harego uczył obrony przed czarną magią. Tak, jako chłopiec, a wywodził się on z rodziny półkrwi, był chłopcem nieśmiałym. Troszeczkę się jąkał, troszeczkę się bał wszystkiego i miał ten problem, że dzieciaki wyczuwały tę jego słabość. Okrutnie z niego szydziły, kpiły i on chcąc gdzieś wyrwać się spod takiego jarzma, spod właśnie pręgierza bycia osobą, która jest wyśmiewana, Zatracił się w czarnej magii, a właściwie w teorii czarnej magii, bo on stwierdził, że jeżeli pojmie czarną magię, to wówczas nikt nie będzie miał odwagi, żeby mu podskoczyć. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Znaczy, no, no, to musiałby mówić w tym w i w koło, żeby, że uczy się tej czarnej magii i trochę grozić, no ale... Tak, ale Quirrell nie mówił za dużo, za to następny bohater mówił sporo. I w każdym razie chodzi o to, że pamiętamy oczywiście tę legendarną jego wyprawę dookoła świata, w trakcie której spotkał Voldemorta. Jako nieopierzony wówczas jeszcze nauczyciel mugoloznawstwa został opętany przez Voldemorta. A co było dalej? Znamy to z książki. Ale czy wiecie, że tak naprawdę ta podróż wcale nie była tak niewinną, za jaką uchodziła, ponieważ Quirrell właśnie tego chciał. Jego celem było znaleźć to, co zostało z Voldemorta. Opcja najgorsza. Udaje mu się znaleźć Voldemorta. I być może jakieś korzyści z tego uda mu się odnieść. Wersja najlepsza udaje mu się odnaleźć Voldemorta i wykorzystać go dla swoich celów. On Voldemorta wykorzystuje do tego, by ten nauczył go praktyki czarnej magii. By ten uczynił go osobą, która będzie budziła powszechny szacunek, no i też strach. Nikt nie będzie się z niego śmiał, nikt nie będzie ustawiał Quirela w kącie. To już rozwiązanie jakoś brzmi. Tyle, <noise> że mamy do czynienia z czarodziejem, który, no, był troszeczkę słaby. I kiedy on wreszcie tego Voldemorta odnalazł i ten zorientował się, z kim ma do czynienia: czyli, że ma do czynienia z nauczycielem, który wróci do Hogwartu, a on do Hogwartu chce się dostać. Chwila, moment, i Voldemort przejął Quirela. Przejął nad nim władzę. I teraz, co jest najciekawsze. Bo nie wiem, jak sobie wyobrażałaś władzę Voldemorta nad Quirrellem, z książki Właściwie na zasadzie, ja ci mówię, ty masz robić i ty będziesz robić, bo inaczej oj, będziemy się gniewać. Tak. Na takiej zasadzie. Tak, generalnie wyglądało to tak, że kiedy Quirrellowi nie podobało się, co Voldemort robi, to zawsze go mógł przydosić turbanem. Yy, otóż nie. Otóż okazuje się, że Voldemort przejmując władzę nad Quirrellem, przejął również władzę motoryczną. On oczywiście czasami oddawał mu trochę tej władzy i Quirrell mógł się poruszać o własnych siłach, ale potrafił też sprawić, że Quirrell robił fizycznie to, co on chciał. Czyli cała ta próba zabicia Harego wynikała w gruncie rzeczy z tego, że Voldemort przejął kontrolę nad Quirrelem, a Quirrell był wyjątkowo słabą jednostką, no i nie dawał rady. On w ogóle się stał czymś takim na, na poły horcruxem, takim tymczasowym horcruxem. I kiedy poraniony, poparzony, oczywiście po tej finałowej potyczce z Harym, już sobie umierał, to teraz uwaga, Voldemort ucieka, przynajmniej ta jego cząstka duszy. Tak, ucieka dlatego, bo bał się, że y, umrze razem z Quirrellem. Tak, gdyby został, no to jako Horcrux zostałby zniszczony, ta cząstka duszy Voldemorta przestałaby istnieć, a no tak to uciekł, a biedny, poparzony Quirrell, który dopiero teraz odzyskał władzę nad sobą ponownie, Zmarł za swoje chore, wielkie ambicje. No i drugi bohater. Powiedzieliśmy o tym, że pierwszy bohater nie bardzo lubił się chwalić swoimi dokonaniami. No to drugi w kontrze Gilderoy Lockhart. Boże, jak ja go nie lubię. Jest To jest jedna z najgorszych postaci chyba w Harrym W ogóle zadajmy sobie pytanie. Lockhart w Ravenclaw? No nie. To jest w ogóle tutaj... Aczkolwiek ciężko byłoby mi gdziekolwiek indziej go ulokować, powiem Ci. W piwnicy. <laughs> no chyba tak. Z jako kluczem. podopieczny filcza. <laughs> No, bo, bo po prostu Lockhart chciał wymiatać. Mógł wymiatać liście. Generalnie Lockhart wywodził się z rodziny również mieszanej: jego matka była czarodziejką, ojciec Mugolem, miał też dwie starsze Mugolskie siostry. Kiedy okazało się, że mały gilderojek jest czarodziejem Mamusia, o całym Bożym świecie zapomniał. O rany, mój gilderojek, moje oczko w głowie, moje bimbi bimbi! Bim. No cudowny, cudowny syneczek. Cały proces dorastania tego gilderoika polegał na tym, że on był przeświadczony o swojej wielkości. O kim to on nie jest? Jestem czarodziejem, o rany. I tak z mamusią się oboje gdzieś tam y, podbijali. Co to będzie, jak on pójdzie do Hogwartu? Co to będzie? Co to będzie? Marzyło mu się mieć takie wyjście jak Potter. Wchodzi do szkoły wszyscy. Boże, któż to jest, to jest Gilderoy Lockhart. Rany. A tu co? A tu nie. Ani me, ani b, ani kukuryko. Nikt gościa nie zna. Na brzmienie jego nazwiska wszyscy patrzą jak na dziwaka. Co gorsza, okazuje się, że ziściło się najgorsze, co mogło się ziścić. Gilderoy wcale nie jest najlepszy. Jest zwykłym przeciętniakiem. Tak. I teraz mamy do czynienia właśnie z tym gilderokiem Lockhartem, który stara się zaistnieć. Stara się zaistnieć, więc angażuje się mocno w naukę, bo stwierdza, że jeżeli będzie się bardzo dobrze uczył, będzie publicznie chwalony. Jeżeli będzie się dobrze uczył, będzie dostawał nagrody, czyli będzie publicznie doceniony, a to jest jego cel nadrzędny, żeby go ludzie doceniali. On opowiada bzdury, opowiada bajki, on już wymyśla, co to on nie będzie. Zanim skończę szkołę, stworzę kamień filozoficzny, jako kapitan reprezentacji drużyny angielskiej poprowadzę Anglię do Mistrzostwa Świata w Quidditchu, a poza tym zostanę najmłodszym w historii ministrem magii w brytyjskim ministerstwie. Takie tam... Niewygórowane ambicje. Takie tam. I teraz uważajcie, bo Lockhart, który nie może się pogodzić z tym, że nie jest słynny, pierwsze swoje kroki na drodze ku sławie stawia w taki sposób, że idzie do dyrektora, najprawdopodobniej był to Dumbledore, i mówi Słuchaj, panie dyrektorku, ja chcę prowadzić biuletyn. Ja chcę wydawać gazetkę szkolną. Po co? No jak to po co? Po to, żeby jego nazwisko było na papierze, że każdy mógł je przeczytać. Tak. Potem oczywiście Lockhart, któremu ambicji nie brakuje, wymyśla jeszcze lepszy sposób. Zarobił bowiem szlaban za to, że na boisku do Quidditcha wyrzeźbił swój gigantyczny autograf. Czyli wychodzą zawodnicy, a to pach! 20... Na, wielki na 20 stóp autograf Gildy Roya Lockharta. I myślałby kto, że to już jest szczyt jego możliwości. Ale nie. Bo mamy jeszcze mroczny znak. <noise> tak, odpowiednik mrocznego znaku. Tak. <noise> yy, bo wiemy, że mroczny znak składał się z czaszki i z węża, a jego mroczny znak składał się ze wizerunku jego twarzy. Myślałby kto, że to już koniec, ale nie. Bo Lockhart chciał zaistnieć również jako najpopularniejszy uczeń ze wszystkich. W związku z tym, podczas swojej edukacji w Hogwarcie jednego roku, wysłał do siebie 800 walentynek. No to, to musiało zostać, yy, nie, nie mogło zostać niezauważone. Zostało zauważone, bo tyle tych słów się nagromadziło w wielkiej sali, że odwołali śniadanie. Ogólnie rzecz biorąc, dzień, w którym Gilderoy Lockhart ukończył Hogwart, naukę w Hogwarcie, był dniem, w którym większość się nauczycieli się odetchnęła z ulgą rany. W końcu, w końcu on poszedł. Ale z czasem okazało się, że... Oczywiście i oni się dowiedzieli o wielkich dokonaniach Lockhart'a i tak sobie pomyśleli kurczę, czyżbyśmy go nie docenili? Ale to jeszcze jest nic, bo w jaki sposób ta wielka figura tego bohatera, tego bożyszcza tłumów, Adonisa Boskiego, zechciała wrócić do Hogwartu? No po prostu Dumbledore go zapytał, czy nie chciałby yy, objąć tego stanowiska. A na to on odpowiedział... Oczywiście, że, nie... że tak! Nie, on odpowiedział, że nie. <laughs> Bo to było ja, poniżej to. jego ambicji, oczywiście. Ty sobie tutaj szydzisz dworu jest <grym> Gilderoy'a jego ambicji. To było poniżej jego ambicji, ale Albus miał Asa w rękawie. Asa, który wyciągnął, którego wyciągnął również 4 lata później. Tak, Harry Potter. Nasza Gil nowa znakomitość. Tak, Gilderoju. Masz niepowtarzalną szansę być nauczycielem, być mentorem, być idolem chłopca, który przeżył. To może być kropka nad i Twojej kariery. To może być scementowanie tej kariery, tej sławy. No, zwieńczenie najwspanialsze z możliwych. No i to przekonało Gilderoya. I na koniec takie pytanie, które miałem zadać na początku, ale stwierdziłem, że ono za bardzo rzutowałoby na klimat tego filmu. Jaki masz stosunek do Ravenclaw? Bo ja na przykład uważam, że to jest dom, do którego pasowałbym najmniej. Nie wiem, czy to te zagadki i widzę siebie po prostu stojącego przed tą kołatką i proszę, niech się ktoś zlituje. I wiesz, nie poczucie głupka, że inni muszą rozwiązywać zagadkę za mnie. No, znaczy ja tak mam taki sam stosunek do Ravenclaw jak do Slytherinu, że ani tu, ani tu nie czułabym się dobrze w tych domach, tak po prostu. A Gryffindor zawsze... Chciałam być w Gryffindorze, bo Harry był w Gryffindorze, harmionaru. no to wiadomo, każdy chciał być, a potem Pottermore objawiło mi prawdę, że jestem Puchonem, więc te dwa domy tak, a te dwa domy nie. No tak czy po coś nas łączy, bo ja Slytherin i Gryffindor, ty Hufflepuff i Gryffindor, więc w Gryffindorze się spotykamy, a Ravenclaw jednak... Pozostaje takie odrzucone. Tak, tak. Niech sobie tam inni stoją i zastanawiają jak wejść do środka. Ale do was należy decyzja. O którym domu ciekawostki mamy Wam zdradzić? O fliterynie tak. czy o Gryfindorze. Ciekawostki mamy Wam zdradzić przy filmie o Zakonie Feniksa. Pamiętajcie, premiera już 24 kwietnia, a teraz 13 marca. Czara. Ognia. No i można skomponować swój szaliczek, można podarować komuś w prezencie, pokazać, że wiecie, co komu w duszy gra. O, dokładnie tak. Tak Trzymajcie się. Cześć. Hej.